Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to siebie samego. Zimno, słuchajcie, na Jasnej Górze dzisiaj bardzo, bardzo, ale nie przeszkadza to oczywiście w modlitwie Słowem Bożym. A to słowo dzisiejsze mi uświadomiło, słuchajcie, że nie jest możliwe, by kochać drugiego człowieka, jeśli siebie wpierw nie pokochamy. W tym pozytywnym znaczeniu, nie jakimś egoistycznym, ale w przyjęciu siebie, uświadomieniu sobie, że jestem stworzony przez Pana Boga, z miłości mnie stworzył Pan Bóg, że przecież w Księdze Ozeasza Bóg mówi, że miłował mnie jeszcze jak byłem dzieckiem, podnosił mnie do swego policzka, na swe ramiona mnie brał, uczył mnie chodzić. Jeśli widzę to, że Stwórca z miłości mnie powołał na ten świat, i przyjmuję siebie z czułością, jak mówi Franciszek, papież Franciszek w Patris Corde, i pokocham siebie, to tak naprawdę będę mógł pokochać drugiego człowieka. Jeśli mamy trudność w przyjęciu drugiego człowieka i w pokochaniu drugiego człowieka, to może się okazać, że tak naprawdę nie przyjęliśmy siebie samych, nie zaakceptowaliśmy siebie, nie pokochaliśmy siebie. Więc najpierw trzeba tę przestrzeń przepracować, żeby móc pokochać drugiego. Dzisiaj niech to słowo nas pokrzepia, niech sprawi, że z miłością popatrzymy na siebie, tak byśmy mogli umiłować także drugiego człowieka.